To jak to dzisiaj będzie? Wygrywamy? Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczymy. Czy córka? Nie, córkę spuchnie, tu widzę. Ja truch tam dzisiaj. Na pewno się będziemy oszczędzać, my jesteśmy wczoraj pod mocnym biegu. Czatoria też? Nie, 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 wybiegaliśmy góry na górę Żar. No a za tydzień mamy Limanową, ciężki bieg, dlatego trzeba po prostu ten bieg, przede wszystkim ten bieg, Limanowa Forest, tak? Z tej góry musi być bardzo oszczędny. Tak, żeby tylko zbiec. Nie wiem, czy pan tam był. Byłem tu na nartach nieraz. A, na nartach to... To nie to samo. To na Wierchomni było które miejsce? No, pierwsza 30. To dobrze. Ale to zawoje było trudniej jak na Wierchomni. Nie byłem. No właśnie. W ogóle tutaj z naszego regionu było bardzo mało ludzi na zawoje. A dzisiaj tu będzie też trudno, bo za chwilkę popada. Nie będzie padało. Akurat wracam z mszy świętej, to wszystko tak, wszystko i dla ciała, i dla ducha. No. Oficjalnie witam wszystkich, chociaż pewnie ze wszystkimi się widziałem w biurze. Minuta do startu. Dwa okrążenia, każde długości około 3 km. Powodzenia życzę wszystkim. Jeśli jakieś pytania organizacyjne, to ostatni moment. Widać!
mamy pana Andrzeja na mecie, proszę. I mamy pierwszy zawodnik na mecie, pan Andrzej Długosz. Przypominamy, że zwyciężył również w zeszłorocznej edycji biegu w Rytrze. A co tam, stać mnie, nie? A ja. No i mamy drugiego zawodnika, pan Daniel Wosik. I proszę, mamy już na mecie, zawodnik numer 2. Ciężko bardzo, gorąco pod tą górę. Dopiero na drugim podbiegu, jak tam wybiegłem z tego lasu. I na pierwszym jak biegłem, mówię, kurde, ile to jest, 1,5 kilometra, nie? A na drugim jak tylko wybiegłem, patrzę, a tu dom jest, nie? Tyle to może jest, 200-400 metrów. Ale leci się minuty długie. Kto się duszy, ten zbieg krócej trwa niż tam podbiegnięcie. Tej strony. Ale to stromy się fajnie biega, nie? W dół, rozumiem. Nie, pod górę tam, do tego domku. Jest strome bardzo, niewiele tam, 30-40%. Ja takie lubię ściany. Nie lubię takich płaskich jak tu, nie? To nie jest w klapie alpejskim czy jak? Szybkość mi się popsuła, ja już od 2 lat lepiej mi idzie w alpejskim, nie? Wcześniej dominowałem w alpejskim. I mamy panią, pozostało jeszcze jedno. Ale szybkość mi się pogorszyła, ale siły mi przybyło znowu, nie? Choć w tym roku mam jakieś pogubienie w formie. Cieszę się z drugiego miejsca. I trzeci zawodnik dzisiejszych zawodów. Co się stało? Gratulujemy trzeciego miejsca. Gdzieś na drugim podbiegu. Ale już okej. Z początku bieg tam Lurczyca chyba bodajże. Tam dosyć mocno pobieg. No ale zrobiłem dosyć dużą przewagę. Drugą pętlę już praktycznie kontrolowałem cały bieg, także fajnie się biegło, bo na zbiegu nie było twarde, bo było trochę błota. Także ciekawie było. Ogólnie fajna trasa. Nie było gorąco, fajnie się biegało. Pan Skalski Adam, gratulujemy. I kolejny zawodnik, pan Marcin Rębiarz. I mamy na mecie pierwszą kobietę, pani Izabela Zatorska. Już zbliża się. I ostatnie parę metrów. I jest, gratulujemy. Zapraszamy. Delikatnie dzisiaj. Spokojnie, no bo ten zbieg to jest masakra. Ale córka pociągnęła za panią potem, na drugim już ładnie ciągła, no. Nie widziałam, ona miała, o to dostanie w tyłek, bo ona miała to przetruchtać. No ładnie, to chyba bo trzecia była. No to fajnie. Ale ona biega mistrzostwa Polski za 2 tygodnie w przeszkodach. Także ja bym wolała, żeby ona tam odnosiła sukcesy, a nie tutaj. I mamy drugą zawodniczkę, kobiet na mecie. Pani Halina Gałuszka, gratulujemy. I następny zawodnik, pan Marek Buda, gratulujemy. Pan Marek startuje również w sezonie zimowych w zawodach narciarskich, więc jest aktywny cały rok. Dlatego szkikam biegnie. Łukasz Klimek, Beskid TV, najlepsza atletyka świata. Tak trzymać, Łukasz. No i mamy trzecią zawodniczkę wśród kobiet, pani Dominika Bolechowska. Jest już na mecie. Gratulujemy. A to się nie zmęczyluje. I kolejna zawodniczka dobiega już do mety. Pani Zatorska Kamila, gratulujemy ukończenia biegu. Gratulujemy, kolejny zawodnik na mecie. Proszę tutaj emocjonujący finisz. Gratulujemy. Jerzy Kamiński, gratulujemy pana ukończenia biegu.
zaprasza pana Andrzeja Długosza, który po raz kolejny w Rytrze wygrał nasze zawody. Stację będziemy tylko dla pana otwierać. Gratuluję. Dyplom. Prosimy też o pozostanie wszystkich zawodników, ponieważ zaraz będziemy losować bidony na wszystkich uczestników. A tutaj proszę o chwilę na fotografów.